jest trudne. Tak. A co, nie wyszło? Cześć, jestem Anka z Moondrive'a i właśnie znajdujemy się w Krakowie. Zaraz zapytam ludzi o ich największe marzenie oraz o to, czy tak jak bohaterowie książki Oddam Ci Słońce, byliby w stanie oddać dla swojej drugiej połówki dosłownie wszystko. Jakie jest twoje największe marzenie? Moim największym marzeniem jest zobaczenie jak największej części kuli ziemskiej, zanim umrę. Chciałbym pojechać do Stanów Zjednoczonych na przykład, bo to mnie najbardziej interesuje. Moim marzeniem jest lot ze spadochronu. Chciałabym wyjechać do Stanów Zjednoczonych. To jest moje marzenie. Wyprowadzić się z kraju i zwiedzić świat. Zrobić jakąś fajną aplikację, z której ludzie by korzystali. Żebym mogła żyć po swojemu. Abym się zbawił jako chrześcijanin, jako katolik, abym trafił do nieba, tak? Moim największym marzeniem jest zostać pilotem samolotu. Moim największym marzeniem jest miłość. Chyba, żeby zwiedzić cały świat. Żebyśmy byli szczęśliwi całe życie, żebyśmy zbudowali dom, mieli dzieci. Co byłbyś w stanie zrobić dla osoby, którą kochasz? Dla osoby, którą kochałbym najbardziej, poświęciłbym życie. Dla osoby, którą kocham, podzieliłabym się moim pracalkiem. Oddałabym jakiś organ potrzebny, jakby trzeba było. Na przykład dać dwie nerki, na przykład. Zabiłabym smuka. Travel the world with them. Jeśli chodzi o małe marzenia, to mogłabym z nich zrezygnować. Zrobiłabym wszystko, żeby spełnić jego marzenie. O Jezu, to dla siebie to nic. Odkryć coś o Ameryce Południowej na miarę Machu Picchu. Nawet bym oddała swoją ukochaną knapkę z Nutellą. Bardzo dużo. What would I do for them? What could I do for them? Be able to take them around the world, visit different places. Osoby, którą kocham, mogłabym, nie wiem, nawet mieszkać pod mostem. No, oddałbym życie za nią. Poznaliśmy odpowiedzi osób napotkanych w Krakowie. A jak jest z wami? Czy wy również bylibyście w stanie oddać wszystko dla osoby, którą kochacie? Czy bylibyście w stanie oddać słońce?